Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której finał mieliśmy kilka tygodni temu, w naszym mieście odbija się nieprzyjemnym echem. Kamery monitorujące budynek gimnazjum nr 2 w Świeciu przez przypadek zarejestrowały, jak jedna z wolontariuszek wyjmuje z orkiestrowej puszki zebrane pieniądze. Traf chciał, że akurat nagranie z tego dnia przeglądane było przez obsługę szkoły. Organizatorzy akcji przyznają, że to dla nich niemiła niespodzianka. No bardzo przykra, zwłaszcza, że było to 20-lecie, także prezent bardzo niefajny. Niecały tydzień po zakończonym finale od pana woźnego z gimnazjum nr 2 dowiedzieliśmy się o nagraniu z monitoringu, który wyraźnie pokazuje jedną z wolontariuszek pobierających pieniądze z puszki. Widzimy też na ekranie osoby, które gdzieś tam idą w okolicach, czyli no generalnie są to na pewno ludzie, którzy byli świadkami tego zajścia. Twarze są niestety niewyraźne, czyli nie do końca możemy rozpoznać, kim jest ta osoba. Natomiast nie ukrywam, że liczymy też w tym momencie troszeczkę na tych, którzy widzieli, którzy zaobserwowali te osoby w okolicach gimnazjum nr 2. To było w okolicach godziny 14 w niedzielę 8 stycznia. Że zgłoszą albo do nas, albo do policji, która też rozpoczęła postępowanie, swoje jakieś podejrzenia, swoje domysły, kim mogła być wolontariuszka, bo była to na pewno wolontariuszka, która pobierała tego dnia pieniądze z puszki orkiestrowej. Choć organizatorzy przyznają, że zapewne chodzi o niewielką kwotę, to i tak postanowili zainteresować sprawą policję. Kradzież to kradzież i nie może być na nią przyzwolenia, zwłaszcza podczas tego typu akcji, mówią zdecydowanie. 16 stycznia jeden z organizatorów tutejszego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świeciu złożył u nas zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia kradzieży przez osobę, która miała wyciągać pieniądze z puszki, do której były zbierane pieniążki. W tej chwili policjanci z naszej komendy prowadzą postępowanie w tej sprawie. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i w tej chwili dla dobra prowadzonego postępowania nie mogę bliższych informacji udzielić. Apelujemy również do osób, które widziały to zdarzenie, które mogą mieć informacje o tożsamości sprawcy, o kontakt nawet anonimowy z naszą jednostką policji, czy osobiście, czy telefonicznie, nawet anonimowo. Na pewno takie informacje przydadzą się w prowadzonym postępowaniu i ułatwią ewentualnemu sprawcy przedstawienie zarzutów. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że nikt nie będzie postrzegał poświęcenia wielu osób, które bezinteresownie włączają się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez pryzmat wykrytego incydentu. Mimo to w kolejnych latach potencjalni wolontariusze mają być bardziej wnikliwie sprawdzani. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zawsze opierała się na zaufaniu. Zaufaniu naszym do wolontariuszy i osób, które dają te pieniądze do puszek. Mam nadzieję, że nie, że tutaj jednak jest to jednorazowy incydent. Będziemy robić wszystko, aby być wiarygodni. No myślę, że jesteśmy wiarygodni. My się rozliczamy z każdych pieniędzy, które otrzymujemy, zarówno z puszek, jak i z licytacji, od szkół. Robimy to samo od tych 20 lat w Świeciu i absolutnie nie chciałbym, żeby ten jeden incydent zaważył na tym wszystkim, co budowaliśmy przez te wszystkie lata. Tutaj w Świeciu. Wiadomo, no, że niekiedy ludzie w Świeciu mają jakieś swoje zdanie. Jest to jednak ta mentalność taka mało miasteczkowa i może się tak zdarzyć, że podczas następnego finału będzie to pytanie, czy wrzucić te pieniądze do puszki, czy te pieniądze na pewno wpłyną na konto fundacji, a nie na konto osoby, która zbiera. Mamy już swoje pomysły na to, jak w przyszłym roku weryfikować wolontariuszy, którzy będą chcieli zbierać pieniądze. Będziemy na pewno zwracać się do pedagogów szkolnych z listami potencjalnych kandydatów na wolontariuszy. Czy są to osoby zaufane, czy mogą zbierać, czy wcześniej nie miały jakichś problemów. Sytuacja tego wymaga. Nie robiliśmy tego przez te wszystkie lata, no bo nie było takiej potrzeby. Nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Teraz jest taka sytuacja, czyli niestety no, trzeba też podjąć takie kroki, abyśmy my mogli też po finale spojrzeć ludziom prosto w oczy i powiedzieć, że tak, cała kwota, którą Państwo przekazali, jest w odpowiednim miejscu, a nie w kieszeni wolontariusza.